Kibice Francji zbojkotowali mecz własnej reprezentacji. Padł historycznie niski rekord. Kyliana Mbappé na zgrupowaniu nie ma, gra sobie na konsoli, a fani Realu Madryt atakują go za fotkę w internecie. Vinicius zmarnował karnego i Brazylia tylko zremisowała. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Claudio Ranieri powraca do AS Romy. Właśnie został ich trenerem. Portugalia osłabiona przed meczem z Polską, a my znamy prawdopodobny skład biało-czerwonych na dzisiejszy pojedynek. Bruno Fernandes zaopiekował się pasażerem w trakcie lotu, a niemiecki klub nie lubi Elona Muska i zakończył działalność na Twitterze. Już dzisiaj wieczorem mecz w Lidze Narodów pomiędzy Portugalią a Polską, a z tej okazji sponsor naszego kanału, czyli Betfan, ma dla Was bonus 200%. Oferta polega na tym, że wpłacając na przykład 200 zł, możecie grać za 600. Szczegóły tej promocji oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie tego filmu. Pamiętajcie o tym, aby użyć kodu Landry, grać odpowiedzialnie i za niewielkie stawki. Ja Wam życzę miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Co wczoraj działo się na piłkarskich boiskach? Wpadkę zaliczyła reprezentacja Francji. Bezbramkowy remis z Izraelem to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Przewaga, którą możemy zobaczyć w pomeczowych statystykach, na nic się zdała, gdy nie ma skuteczności. Spotkanie, które było rozgrywane w Paryżu, obejrzało zaledwie 13 tysięcy kibiców z wysokości trybun, choć stadion może pomieścić 80 tysięcy. Było to efektem bojkotu ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie i prowadzeniu wojny przez Izrael. Co ciekawe, był to domowy mecz reprezentacji Francji z najniższą frekwencją w historii ich meczów domowych. Pomimo tak niskiej frekwencji na stadion sprowadzono wielu policjantów, którzy na pewno się nie nudzili. W trakcie tego meczu doszło do wielu bujek z kibicami, a hymn Izraela został koszmarnie wygwizdany. Natomiast reprezentacja Anglii odegrała się na Grekach za porażkę na Wembley. Wczoraj pewnie wygrali 3-0. Prowadzili już po kilku minutach, a mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 3-0. Z kolei w eliminacjach do mundialu wpadkę zaliczyła reprezentacja Brazylii. Zaledwie zremisowali z Wenezuelą po 1, choć to oni byli zdecydowanymi faworytami. Cudowne trafienie z wolnego zaliczył Rafinha. Piłka trafiła w słupek, a następnie wpadła do siatki. Rywale odpowiedzieli po zmianie stron piekielnie mocnym uderzeniem, a Vinicius po godzinie gry miał idealną okazję na gola. Podszedł do piłki ustawionej na 11 metrze i zmarnował sytuację, a dobitkę posłał już kompletnie poza światło bramki. Warto zwracać uwagę na to, co publikujemy w internecie, gdyż nawet taka jedna, niepozorna fotografia może przynieść sporo problemów. O tym ostatnio przekonał się Kylian Mbappé, ale zacznijmy od samego początku. Zawodnik Realu Madryt jak na razie w klubie nie spełnia oczekiwań, ale swoich notowań nie może poprawić nawet w reprezentacji. Kylian Mbappé opuścił październikowe zgrupowanie, a w jego trakcie został uchwycony w Sztokholmie, gdy to opuszczał nocny klub. Minął miesiąc, nadeszło już ostatnie w tym roku listopadowe zgrupowanie reprezentacyjne, a Kyliana Mbappé na liście powołanych piłkarzy znów nie było. Piłkarz nie wyglądał jednak na przejętego, gdyż wykorzystał czas wolny i poleciał do Paryża, gdzie wspólnie z Hakimim, czyli kolegą z PSG, pykają sobie na konsoli. Fotka, która pojawiła się w internecie, na pierwszy rzut oka jest całkowicie normalna, ale w tle dostrzeżono wodną fajkę. To rozłościło fanów Realu Madryt, którzy zarzucają mu złe prowadzenie się. Oczekują od niego masy bramek, a jak na razie brakuje mu formy. Lawina negatywnych komentarzy i hejtu w jego stronę jest jednak całkowicie nieuzasadniona. Nawet nie wiadomo, czyja jest to fajka i czy w ogóle Kylian Mbappé z niej korzystał. Legendarny trener Claudio Ranieri powraca na ławkę trenerską. Wczoraj potwierdzono, że będzie on odpowiadał za wyniki AS Romy. Tym samym będzie to już trzeci trener rzymskiego klubu w tym sezonie. Rozpoczął go Daniele De Rossi, ale z powodu słabych wyników wyleciał. Zdecydowano się na zatrudnienie Iwana Juricia, ale jego przyjście do klubu tak naprawdę za wiele nie zmieniło. Po rozegraniu 12 kolejek znajdują się na odległej 12 pozycji w Serii A, a do tego w ostatnich 5 ligowych meczach wygrali tylko raz. Jak widać, sytuacja jest naprawdę nerwowa.
rezerwowa. Co ciekawe, to 73-latek przybył do klubu w roli trenera tylko do końca tego sezonu. Jego zadaniem jest uratowanie tego sezonu i zagwarantowanie europejskich pucharów na kolejny sezon. Co ciekawe, po zakończeniu tego sezonu to nie opuści AS Romy i dalej będzie tam pracował jako doradca zarządu. Warto przypomnieć, że Claudio Ranieri był już trenerem AS Romy. Pierwszy raz między 2009 a 2011 rokiem, a drugi w 2019. Teraz rozpoczyna się jego trzecia, no i już najprawdopodobniej ostatnia przygoda z tym klubem w roli trenera. Już dzisiaj wieczorem nasza reprezentacja rozegra rewanżowy mecz z reprezentacją Portugalii w ramach Ligi Narodów. Niestety ten mecz odbędzie się na wyjeździe w Porto, co oznacza, że rywale będą mieli atut własnego boiska i wsparcia kibiców. Raczej za dużych szans w tym meczu nie mamy, ale taki remis chyba każdy z nas brałby w ciemno. Dodatkowo nie ma także naszego kapitana. Robert Lewandowski nie pojawił się na tym zgrupowaniu ze względu na kontuzję w ostatnim meczu z Realem Sociedad. Portugalczycy jednak także będą osłabieni, bowiem wypada zawodnik Bayernu Monachium, defensywny pomocnik João Palhinha, z powodu urazu mięśniowego. Natomiast portal Meczyki wczoraj wieczorem zaprezentował prawdopodobny skład, jakim wyjdziemy na Portugalczyków. Na defensywnym pomocniku ma zagrać Taras Romańczuk, a w defensywie Kamil Piątkowski. A tak ma wyglądać prawdopodobnie cały skład. W bramce Marcin Bułka, w defensywie Kiwior, Bednarek, Piątkowski. Jako defensywny pomocnik Taras Romańczuk, w pomocy Zalewski, Szymański, Zieliński oraz Bereszyński, jako ofensywny pomocnik Kacper Urbański, a na środku ataku albo Karol Świderski lub też Krzysztof Piątek. Podróżujący do Lizbony Bruno Fernandes, gwiazda Manchester United, okazał się być prawdziwym bohaterem, gdy to w trakcie lotu pomógł pasażerowi, który zasłabł. Jak powiedziała jedna z pasażerek tego lotu, Bruno Fernandes od razu zareagował, gdy tylko zauważył mężczyznę, który potrzebował pomocy. Zaopiekował się nim i czuwał przez cały lot, sprawdzając, czy wszystko jest ok. Do tego zdarzenia doszło zaledwie dzień po świetnym występie Bruno Fernandesa w meczu Premier League, w którym to zdobył gola i zaliczył asystę, prowadząc Manchester United do zwycięstwa 3-0 nad Leicester. Platforma X, a dawniej Twitter, jest jedną z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Choć nie jest jeszcze tak popularna jak choćby Instagram, to aktywność i zaangażowanie użytkowników tej platformy powoduje, że dawny Twitter jest bardzo często wylęgarnią internetowych trendów. Szczególnie w rozwoju tej platformy pomogło jej przejęcie przez Elona Muska. Pewnie teraz się zastanawiacie, po co ja w ogóle o tym mówię. Otóż jeden z niemieckich klubów piłkarskich postanowił się wycofać z X-a na znak protestu przeciwko działaniom miliardera. Chodzi dokładnie o Sankt Pauli, który tak uzasadnił swoją decyzję. FC Sankt Pauli wycofuje się z platformy społecznościowej X. Ogłaszając powody swojej decyzji, klub wyjaśnił, że właściciel Elon Musk przekształcił przestrzeń debaty wzmacniacz nienawiści, który może mieć wpływ na niemiecką kampanię wyborczą do parlamentu. Po przejęciu Twittera, Musk przekształcił X w maszynę nienawiści. Teorie spiskowe mogą się tam szerzyć bez kontroli, a czasem są nawet promowane. Obelgi i groźby są rzadko karane, a przedstawiane są jako wolność słowa. Można przypuszczać, że X będzie również promować treści autorytarne i skrajnie prawicowe podczas nadchodzącej niemieckiej kampanii wyborczej, manipulując w ten sposób debatę publiczną. A co wy uważacie o decyzji niemieckiego klubu? Dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Oczywiście będą to kolejne mecze w ramach Ligi Narodów. O godzinie 20:45 Portugalia-Polska, Szkocja-Chorwacja, Dania-Hiszpania oraz Szwajcaria-Serbia. Odbędą się jeszcze takie mecze jak Cypr-Litwa, Rumunia-Kosowo, Luksemburg-Bułgaria, Irlandia Północna-Białoruś, a San Marino podejmie Gibraltar. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że oglądaliście do końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie, zostawicie łapkę w górę, ale także dołączycie do nas, subskrybując kanał. Zachęcam także do obejrzenia tego shorta, a tam mówimy o planowanym, największym stadionie na świecie. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już jutro. Cześć!